A teraz na przebiegiem prawie... Wojtek, kurwa, to tak się ubiera i tak wygląda trochę, jak miałby cię odbić dziewczynę, nie? Taki pan fuckboy. No bo Oxel ma outfity, kurwa, nie wiem, z kosza na śmieci najprawdopodobniej. Ja nie wiem, kto go, kurwa, ubiera, ale no chujnia... Zaczynamy. A, pierwszy... Żenada, że tak powiem. Tam tak wyglądasz? Tak, wniósł na wagę 60. Możesz tak twierdzić. Tak jakby Rafał tu stanął. Taka była, bo Rafał jakby tak zrobił, to by mu ten kurwa gąszcz spod pachy. Tak szczerze, najbardziej czego bym się obawiał w momencie, jeśli bym sparował z Tejkwanem, to żeby mu kurwa te włosy, nie wiem, chciałby mi zapiąć jakiś kurwa trójkąt, kurwa jakieś duszenie mi zrobić kurwa rękoma i żeby mnie kurwa tymi włosami kurwa po mordzie przejechał. Nie. Mam się w menu. Jutro planuję zjeść kotę z ryby. O kurwa, jaki docięty, tutaj jebaniutki. Tutaj jest umowny limit wagowy do 79 kg. Kurwa, jakie kaptury ma. Patryk wniósł na wagę 78 stop. No nieźle. No kurwa, ten też... O Jezu, ten chyba jeszcze lepiej wygląda. Widzę, że jakąś wysypkę dostał. Spear down. I na plecach też, ciekawe od czego. Tak jest czasami, niektórzy ospę przechodzą później. Szkoda, że dziewczyny nie ściągają też koszulki. Chciałbym po prostu Karolina do cięcia wniosła wszystkie. Na wagę, tak jak wspominałem, Ania nie zmieściła się niestety w limicie wagowym o kilo 200. Na wagę wniosła 57,700. Po katorniczym ścinaniu wagi. Zapraszam panie do sterka. No jutro będzie 57, od jutro 6 dych waży. Twarzą do siebie na początku. Jak nawet wanna nic nie dała. Ale skurwa zmęczona, widać po niej. Jeszcze jak blondyna ją pokona, dostanie 30% jej siana. Fajne włosy ma. Dziękuję. No co powiem, wydać to cykstery do. Tak teraz mogę powiedzieć, dziękuję, mówisz? Że jednak... Ona by się mogła z Tejkwanem bić. Patrycją, ma lepszego blisko od Tejkwana. Way of Blond by mnie zabiła. Także mamy fajną walkę i tyle. Gdzie to kurwa jest w Łodzi, ta? A my przechodzimy do kolejnego pojedynku, w którym zmierzą się. Ty, dobrze wygląda. Kurwa, czy oni są docięci wszyscy? Co jest kurwa z nimi? Vandal wniósł na wagę 81 kg. A to nie aż tyle. Zapraszam. No kurwa. Masterda. Nie aż tyle, ja aż tyle. To jakiś liść się może wypłacić, że tak powiem. Oj, współczuję ci. Tobie współczuję, dziewczyna. O kurwa, jaki bezbek. Takie... X didn't. 77. To dobrze 6. Wygląda. Oni wszyscy dobrze wyglądają. 22 dni. Tyle dokładnie miałeś na to, żeby się przygotować do walki. Czy wystarczająco? Czy wystarczająco, to się przekonamy jutro. Ja jestem... się wiele nauczyć. No i co? No i zobaczymy się, jutro, czy... Okay. Zadaję ci, hejter, jedno pytanie podstawowe. Dlaczego jako jedyny zawodnik tak późno otrzymałeś swojego przeciwnika i to było tak późno ogłoszone? Dlaczego? Ponieważ mój poprzedni rywal miał kontuzję, co to jest tak? Za pytanie? Ale doszły mnie słuchy, że jednak on coś tam troszeczkę kręcił, więc niech podejmie te rękawice na następną galę, bo teraz miałem zmienionego rywala, o, też kurwa. Wyjdę na tej gali, tak oczywiście nie wystraszę się. Był cięższy zawodnik, tak musiałem wagę podwyższyć swoją, nie wystraszę się. Matko święta, kurwa! Ale chcę, żeby też Rafonix podjął rękawice i wyszedł na następnej gali, bo doszły mnie słuchy, że oszukał troszeczkę. Łączek, pokaż! Pokaż tą sylwetkę, pokaż tutaj. Proszę twarzą do. No Polczek delikatnie taki jakby podlany był, nie? No wiecie, sylwetka aż tyle się nie liczy, nie? Może po prostu chciał być cięższy. I od razu pytanie do Pączka. Widziałem, że jeszcze chciałeś coś powiedzieć, proszę bardzo. Na masie, no. Ja chciałem? Tak, po tym marmoladzie, że... To Patryk coś powiedział, ja nic nie chciałem, ale cringe. Czy będziesz... Tak się zastanawiam. A jej przeciwnik. Ale ona ma uda, kurwa, takie mięsiste, że tak powiem. Ona jest przerażająca, tak szczerze. Od, no. Debiutantki. Oczywiście limit. Kurwa, też to jebany ziomec jest. Jak kurwa autobus do Lichenia. Kurde, dużo wyższy jest w Marcińskim. U Barbera byli chyba. I proszę. Nie no, kurwa, Kubańczyk wygląda jak mały robot trochę. Muszę sobie Kuba, tutaj trzecią brewkę, wyższy jest dodaję to delikatnie jest agresji. No, Kubańczyk wygląda jak Terminator, kurwa, jeba nie. No i czas na... Wszyscy dobrze wyglądają! Przecież jak ja bym tam wystąpił, to ja bym tam wyglądał, jakbym się zgubił. Limit wagowy 77. Co ma za skarpety? Średnia. Co to jest?
Co to są za skarpety, panie Watacha? A ile się biją? 7-6? Ile się biją? Wiecie, jak jest Sylwestrem. Wszystko musi sprawdzić. Zawsze wertikuje. Prawdę. Jest nabity, no. Kurwa, Kacper też dobrze wygląda. Wszyscy dobrze wyglądają. A następny pan cringe. To samo. A to są nasze pogaduszki. Panowie, twarzą do publiczności. No na pewno dzisiaj jestem osłabiony, bo montowałem film, więc mało spałem. Jak ktoś się zastanawia, ile ten człowiek wniósł na wagę, już śpieszę, 98,700. Kategoria ciężka. Gdzie on kurwa ma te kilogramy? A jego przeciwnikiem jest... Co jest kurwa? Co jest kurwa? Gdzie? Jebany! Tam jest zero wody! No mięsień więcej waży niż... No kurwa... Ten też dobrze wygląda. Maga, Kizo to 100,5 kg. Panowie, zapraszam... To 2 kilo różnicy, tylko co jest? Do sterdownu. Heavyweight. Co jest? No Kizo wygląda na większego. Okej. A są turbo zbliżeni, tak pytanie. Szczerze. W ile podjąłeś decyzję? Wczoraj potwierdzili, a ty wchodzisz. W chwilę. Ja się, jakby ucieszyło mnie możliwość zobaczenia. W ogóle jestem fanem Kizo, więc jak mogę się zmierzyć z kimś, kim się jaram, to zajebiście. Dziękujemy. Kizo taki zimny, kurczę, jest. Drodzy Państwo, w takim razie kończymy cel. No to wziął teraz koszulkę, nawet na tą dziewczynę nie spojrzał. Dziękujemy. Drodzy Państwo, nie wiem, czy to jest tak spowodowane. Na te 100 lata i wkurwiony? Pierwsi zawodnicy. No nie, bo ja z nim kiedyś ten, on taki kurczę, czasami jest jakby nieobecny. Ja z nim zdjęcie sobie kiedyś robiłem. Znaczy, no nie kiedyś, to był we wrześniu ten. Wychodzi Kizo i tak w sumie był też Popek, był ten. Mówię, kurwa, chciałbym sobie zdjęcie zrobić, a mi tak głupio było podejść. Ale idzie Kizo, patrzy, z kim sobie zdjęcie robił i tak normalnie, to mówię, to przynajmniej mi nie powie, że mam spierdalać. Tak wyszedłem z założenia, się pytam go, siema Kizo, nie chcę ci przeszkadzać, ale można zdjęcie? I on tak jakby kurwa patrzył obok i mówi, tak. Mówię, no dobra, robię to zdjęcie. Ty w ogóle w kamerę nie patrzył? Mówi, już? Tak. I poszedł. I no takie, nie wiem, tak... Nie, no może po prostu taki ziomek, nie? Będą wchodzić do oktagonu, oczywiście będą tam niektórzy tak mają, niektórzy tak mają, no nie każdy jest taki sam, nie? Dziękuję serdecznie. W studio. Też mam zdjęcie z Kizo i też taki dziwny był. Może nie dziwny, no może kurwa, jak ktoś nie jest... Jutro oktagon... Jak nie wszyscy są kurwa od ksero odbici, to wiesz, to czemu dziwny?